Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś będzie o Janie Kilińskim, bohaterskim szewcu, pułkowniku Powstania Kościuszkowskiego, uczestniku spisków powstańczych. Ale czy tylko? Mamy bardzo dużo źródeł, które każą nam postawić pytania: czy aby na pewno Kiliński był bohaterem, czy też był kimś w rodzaju płatnego prowokatora? Zresztą ocencie państwo sami. Jan Kiliński nie był wbrew pozorom takim prostym, romantycznym bohaterem, prostym człowiekiem, który, którego chwytała za serce sprawa niepodległości Polski. Po klęsce maciejowickiej nowy naczelnik powstania Tomasz Wawrzecki no to nie miał wiele do roboty, bo to powstanie było w ogóle bez szans na powodzenie, doprowadziło do likwidacji kadłubowego państewka polskiego, no ale Wawrzecki polecił Janowi Kilińskiemu, aby on pojechał do Poznania i wszczął tam powstanie. Posłuchajmy jak w... Rzekomym pamiętniku, bo tu jeszcze wrócimy do tej sprawy, opisywał tą historię sam Jan Kiliński. Ja lubo jestem z Poznania Rodem i bardzo wielu mam familii i znajomych. Z ochotą podjąłem się tego, ale mu zaraz powiedział, iż na, potrzeba, na to potrzeba pieniędzy, gdyż taka rzecz robi się z jednymi za darmo, z drugimi za pieniądze, a z trzecimi robi się przez picie. No. To jest takie, można tutaj powiedzieć, instrukcja obsługi, czyli jednych trzeba przekonać, drugich trzeba upić, jednym, kolejnym trzeba zapłacić. E, jedziemy, mówiąc dalej. E, aż naczelnik proponuje mi to, abym ja wyłożył moje pieniądze, ale mi się od, od tego wyekskuzował. Że pieniędzy nie mam, więc on deklarował mi dać asygnację do którego bankiera, a mnie kazał się wybierać do podróży. Ja zaraz wybrałem sobie oficerów bardzo chwatów i oczekiwałem dalszych rozkazów naczelnika. Także była nam dana garża dla wszystkich miesięczna, a gdyśmy już byli gotowi, więc nam rozkaz był dany, abyśmy zaraz maszerowali do Sochaczewa i tam dalszych rozkazów oczekiwali od niego. Przyjechaliśmy do Sochaczewa i tam miałem pismo do księcia Józefa, któremu zaraz oddałem, i właśnie wielką trudność mnie czynił do przeprawy, ponieważ prusacy stali więcej jak dwie mile w linii nad rzeką Bzurą. E... Tutaj jest też oczywiście szereg pytań. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że Jan Kiliński nie pali się do pracy na rzecz powstania, dopóki nie dostanie kasy. To jest jedna rzecz. Po drugie, kto mu czynił owe trudności z przeprawą? Jaka była istotnie treść rozkazów Tomasza Wawrzeckiego? Czy to nie jest tak, że Kiliński pojechał do tegoż Sochaczewa tylko i wyłącznie z własnej inicjatywy? Ja, oczekując, tu znowu mówi Kiliński, rozkazów. Pierwszą noc przenocowałem w obozie u księcia Józefa Poniatowskiego. Z moimi ludźmi miałem rozrywkę, ale m tak wielkie cierpiał nudy, że ja sobie rady dać nie mogłem i już rozmyślałem sobie o naszym nieszczęściu. No, tutaj taka też robi wrażenie konstrukcja psychiczna. Z jednej strony nieszczęście, z drugiej strony nuda. E... No i dalej czyta, czytamy. Na próżno ja cierpiałem tak wielkie nudy pod słuchaczem, bo wprawdzie dusza moja przewidywała ten ostatni przypadek, który się nazajutrz stał na Pradze. Nazajutrz 4 listopada rano o godzinie 6, aż tu słyszymy straszny szturm z armat, aż dalej słyszymy i z ręcznej broni. Teraz my się domyślamy, że to było na Pradze, ale jakie tam skutki z tego wypadły, to nam jeszcze wiadome nie były. No to oczywiście mowa jest o rzezi Pragi, która została dokonana przez wojska, Aleksandra Suworowa. To była słynna rzecz, która była zemstą za też tutaj mordę dokonane w kwietniu na rosyjskim garnizonie. Oczywiście, gdyby spojrzeć na mapę, no to z Sochaczewa oddalonego o 70 km. Od praskiego Brzegowisły żadnej kanonady Kiliński nie mógł słyszeć. Ta Te wspomnienia Kilińskiego można mieć tutaj, można mieć poważne zastrzeżenia do tego, czy one w ogóle są prawdziwe. Mamy taki Mamy tutaj pisma wiarygodnego świata świadka epoki Antoniego Magiera, który w książce Estetyka Miasta Stołecznego Warszawy wspominał Kilińskiego jako demagoga powstania w Warszawie roku 1794, który uwaga, pisać nie umiał. Więc skoro nie umiał pisać, to dlaczego nagle pojawiły się te pamiętniki? Pierwsze pojawiły się po jego śmierci w 1819 roku. Pierwsze takie pełne wydania pojawiły się po nawet przy końcu XIX wieku. Natomiast pierwsza taka pełniejsza rola, czy znaczy pełniejsze. Wspomnienia pojawiły się w 1829 roku, kiedy potrzeba było, jak tutaj nazywa to Grzegorz Brown, przypomnieć Polakom opozycyjne, znaczy powstańcze know-how. Czyli te wspomnienia, być może po prostu zmyślone, Kilińskiego miały po prostu inspirować Polaka, Polaków do działań powstańczych. Jak pisała Alina Hinz, pamiętniki Kilińskiego będą spełniały funkcję agitacyjną i propagandową, przygotowując społeczeństwo polskie do powstania listopadowego. Wydaje się, że pamiętniki spełniły w tym czasie swoje zadanie, ponieważ zachowały się relacje świadczące o tym, iż były one czytane i wywoływały żywe reakcje zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej, która upatrywała w pamiętnikach pewne zagrożenie. Tyle współczesna badaczka, która nie zwróciła uwagi na tekst zatytułowany Najpierwszy początek zamysłu mego do rewolucji warszawskiej roku 1794, która jest po prostu zeznaniem, które Jan Kiliński. Złożył, będąc przetrzymywany w niewoli e, rosyjskiej. Więc e, pytanie jest takie, e, kto te zeznania, mówiąc językiem kolokwialnym, wypuścił? E, kolportaż, e, e, trzeba było za, ten, za to zapłacić. E, Ktoś musiał z rosyjskich służb dać zgodę na tego typu działania. E... Można założyć hipotezę, że pojawienie się pamiętników Jana Kilińskiego było więc zaplanowanym działaniem rosyjskich służb, rosyjskich elit politycznych. Tutaj warto przypomnieć jedną rzecz, że w Rosji walczyły ze sobą dwa stronnictwa, dwa podejścia do spraw polskich. Pierwsze mówiło o tym, że Polaków należy po prostu brutalnie wziąć pod but i zrusyfikować. To było takie podejście, w jaki sposób próbowano radzić sobie z Ukraińcami, z Rusinami. Dziś już chyba nawet elity rosyjskie doskonale wiedzą, że skoro nie udało się to z Ukraińcami, tym bardziej nie mogło się udać z Polakami, którzy stanowili naród dużo bardziej okrzepły historycznie, z dużo większą świadomością swojej odrębności i własnej kultury. No ale takie były wówczas pomysły i wrogowie współpracy chcieli po prostu, no chcieli powstać, chcieli po prostu z niedopuszczenia do powstania takiego modelu Współpracy między Polakami i Rosjanami, jaki na przykład powstał w Wielkiej Brytanii pomiędzy Anglikami i Szkotami, jak chociażby. Ale idźmy dalej. Mamy tutaj do czynienia z wydarzeniami, które należy w ogóle przypomnieć, kim był Jan Kiliński przed powstaniem. E, otóż e, Polski słownik biograficzny odnotował, że zatrudniał do 10 czeladników szybko się dorobił, umożliwiło mu to zakupienie na licytacji w roku 1789 roku kamienicy na szerokim Dunaju numer 545. Uwikłał się w proces z sąsiadem o plac, na którym zaczął budować oficynę, zapożyczając się też u wielu osób. Miał potem kłopoty ze spłatą długów Krewki w 1787 roku był oskarżony o pobicie Terminatora i o zależenie jego matki. Terminator tutaj jest to określenie jego czeladnika. Sam Kiliński w testamencie potwierdzał dosyć ciekawie opłakany stan własnych interesów przed powstaniem. I tam było napisane, byłem tysięcznie razy zmuszony od Koredyto" kredytatorów do sprzedaży kamienicy. Chodziło chodzi o kamienicę nr 145 i się żali. Takowy majątek za nieboszczki mojej żony, czyli tej pierwszej, zdaje mi się, iż był i nie był, gdyż mieliśmy na nim 42 tysiące zł polskich zobowiązań dłużniczych, a samego procentu winniśmy byli 22 tysiące. Więc porachowawszy takowe długi. Tak jakbyśmy żadnego majątku nie mieli, czyli, krótko mówiąc, kamienica była obciążona. Ten testament pokazuje, że nagle po wybuchu powstania e, Kościuszkowskiego, Kiliński odnotowuje. Pożyczyłem był 2000 od pana stolarza Kaczanowskiego na lat dwa przed rewolucją, i w czasie tej rewolucji te 2000 do rąk własnych mu oddałem, ale karty swojej od niego nie odebrałem. Karty, czyli weksla zobowiązania dłużnego. Więc ten zły człowiek drugi raz chciał ode mnie, wydrzeć ode mnie, i mieliśmy za zaprusaków ze sobą. Prawo, oczywiście się procesowali. No i dzięki temu opisowi wiadomo jedną rzecz, że nagle w toku e, wybuchu e, rewolucji, jak on to mówi, czyli powstania Kościuszkowskiego, e, zadłużony po uszy szewc Jan Kiliński zaczyna dysponować wielką gotówką. A mówimy o człowieku, który. Mm, Zwracam, zwracam, uwagę, przypominam jego pierwsze tutaj takie wspomnienia. To nie jest wyrywne do tego, żeby finansować działania powstańcze z własnych pieniędzy. Tutaj kolejna sprawa. Mamy do czynienia. Kolejne takie pytanie trzeba postawić. Czy. Kto mógłby być zainteresowany wybuchem powstania warszawskiego, kto mógłby te pieniądze zapłacić Chilińskiemu? I tutaj trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, kto właśnie był zainteresowany. Otóż zainteresowani wybuchu powstania byli francuscy Jakobini. Ich zysk był prosty. Chodziło o to, aby zajęto się polską rewolucją i polskimi problemami, a nie Francją i próbą restauracji monarchii we Francji. Nie mamy oficjalnych żadnych dowodów na to, że przelewów, jakbyśmy to powiedzieli, że Jan Kiliński te pieniądze wziął. Natomiast mamy jego. Własne oświadczenie, że bywał gościem ambasadora rosyjskiego Igel Stroma, któremu zobowiązywał się świadczyć usługi informacyjne, zastrzegając jednak, że w sercu myślał inaczej. Ale posłuchamy. W tym swoim pamiętniku, którego autentyczności nie jesteśmy pewni, opisuje taką rzecz. E to tylko było dla mnie największym szczęściem dla wyekskluzowania się przed Igelsztromem, iż on ten cały magistrat prosił dwoma dniami w przódy do siebie na obiad, gdzie i ja, będący w ten czas radnym, byłem na tym obiedzie, gdzie Gelsztrom w imieniu swojej monarchini, Katarzyny II, nas wszystkich serdecznie upraszał, abyśmy jemu byli wiernymi i abyśmy jemu wszystkim e, raportowali co tylko obywatele po szynkowniach, e, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli barach, e, kawiarniach i winiar, winiarzach gadają, a jeżeli by co gadali podobnego do buntu, tak zaraz abyśmy jemu dnosili lub też onych sami na ratusz zabierali, a w nocy jemu pod konwojem przesyłali. Czyli mamy pana ambasadora Igelstroma, który... E, można powiedzieć, osobiście prowadzi agenturę. To jest człowiek, który jest, no to jest, to on w ogóle żył od 1737 roku do 1817. Był dyplomatą pochodzenia szwedzkiego, ale był też, no, właśnie takim człowiekiem do zadań specjalnych w czasie insurrekcji kościuszkowskiej w Warszawie. On był formalnie posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym, faktycznie był najwyższą władzą cywilną i wojskową wówczasnej I Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Tutaj, co dalej, pisze z rozbierającą szczerością. Kiliński. To jest prawda, żeśmy mu wszyscy przyrzekli, po czym się usprawiedliwia, lecz u mnie w sercu inaczej było. Jak było to w sercu u pana szefca Jana Kilińskiego, to jest, to wie on tylko sam. Co dalej? Mamy do czynienia z historią, w której Jan Kiliński dysponuje wielką gotówką, wielkim przypływem gotówki w czasie działań rewolucyjnych. Spłaca swoje wcześniejsze zadłużenia. Następnie. Powiem tak, trudno tutaj doszukać się u niego jakiegoś specjalnego patriotyzmu. Kluczową rolą w ocenie tego, kim był Jan Kiliński, jest odpowiedź na pytanie, co my tak naprawdę o nim wiemy. Historyk powstań XIX-wieczny, Wacław Tokarz, zwraca uwagę, że Jan Kiliński po prostu 17 kwietnia jest w, w momencie, w którym dochodzi do tych wielkich zamieszek, w której ludność Warszawy bije rosyjski garnizon. Niektórzy mówią o rzezi. Rosjanie stracili prawdopodobnie maksymalnie około 2,3 tysiące żołnierzy zabitych. Drugie tyle mogło być wzięte do niewoli, i to była ta rosyjska klęska. To, co stało się tym zapoczątkowaniem rewolucji, którą tak to nazywa Kiliński albo osoby bardziej tego, które spisywały jego wspomnienia. Natomiast Wiemy, że ta jego aktywność wiązała się z napływem gotówki. Natomiast nie wiemy poza tym nic. Nie wiemy, dlaczego ktoś miałby jemu coś takiego powierzyć. Nie wiemy nawet, dlaczego on by miał być taką osobą, która. Stała się tym symbolem. Wygląda raczej tak, jak gdyby został na ten symbol przez kogoś wybrany. Było mu to na rękę. To był taki bon vivant. to był człowiek, który był szewcem damskim. Zachowały się plotki o jego licznych romansach. Zapewniono również o jego dyskrecji, czyli krótko mówiąc, nie przechwalał się tym, z kim sypia. Bardzo po poważna zaleta, jak na tamten czas. Wiele wskazuje na to, że oprócz tego, że oficjalnie pracował dla Ingelstroma, którego Osippa którego wspomniałem, którego jak sam się przyznaje do tej współpracy, ale jednocześnie twierdzi, że nie robił tego szczerze, nie wiadomo skąd dysponował gotówką. Wiadomo, że ją dysponował, wiadomo, że dzięki tej gotówce udawało mu się w czasie tejże rewolucji po prostu poprawić własny byt, wcześniej zagrożony. Wacław Tokarz opisując tą całą historię, nie wskazuje tak naprawdę, kto był organizatorem. Zgadza się z tym dając sobie taką litanię nazwisk, które państwu nic nie powiedzą. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że są to po prostu zwyczajne no-name'y. Ktoś podjął decyzję o zorganizowaniu tegoż powstania i ktoś wybrał Jana Kilińskiego, któremu dał pieniądze, którego można powiedzieć przeszkolił na to, żeby on firmował tenże bunt ten późniejsza legenda pułkownikowska wzięła się z sympatii, którą żywił dla niego chociażby Wawrzecki, który zanim zmarł zdążył załatwić Kinińskiemu emeryturę, taką pułkownikowską, bo był, był weteranem, dostał tą emeryturę, nie nacieszył się nią długą, bo, bo zmarł niedługo po, tej, po tym jak dostał tą emeryturę. Takie były czasy, że płacono emerytury nawet żołnierzom wroga. Doceniając wkład, in, inna trochę mentalność. W każdym razie, rachunkiem za ową insurrekcję Pragi była demontaż państwa polskiego. Ja przypomnę wszystkim zawsze, to o tym zrobimy osobny materiał, że powstanie Kościuszkowskie było. Drugim co do powstań w XVIII wieku. Pierwszym była Konfederacja Barska z lat 1768-1772. Ta, ta pierwsza powstanie zapoczątkowała rozbiory Polski. Powstanie Kościuszkowskie dobiło już konającą Rzeczpospolitą. Nie miało żadnych korzyści właśnie poza likwidacją kadłubowego państwa polskiego. Gdyby Polska w takim charakterze dotarła, do, doczekała wojen napoleońskich, wówczas zupełnie inaczej by funkcjonowała w tym układzie szybko zmieniających się królestw, państw, księstw. Bo to jest tak zwana historia alternatywna. Dlaczego warto? Prowokacyjnie mówiąc, nazywać kijeńskiego zdrajcą, dlatego że na pewno nie był to bohater. Był to człowiek, który po prostu, dla którego działalność rewolucyjna była jakimś rodzajem interesów, w której przyjmował pieniądze, Bóg wie od kogo, działał niespecjalnie wiedział w jakim interesie, ale pod szczytnymi hasłami. I można powiedzieć, że pośmiertnie jego legenda została wykorzystana do kolejnej złej rzeczy, czyli do powstania listopadowego. Szanowni Państwo, jak widzicie trochę historii pod prąd. Jak zwykle prośba o subskrypcję kanału, udostępnianie tego materiału jak najszerzej. Jan Kiniński. Postać niewątpliwie skomplikowana, ale na pewno bardziej szkodnik niż bohater. Bardziej. Łatny prowokator niż patriota. Człowiek, który robił na powstaniach polskich, ale tak naprawdę antypolskich świetne interesy. Szanowni Państwo, polecam historię na weekend, magazyn, którego jestem. Autorem, jednym z autorów, i wydawców, w tym numerze Żydowska zemsta za holocaust, grupa ocalały Zagłody, chciała zabić 6 milionów Niemców, kto ich powstrzymał ostatnie wiedźmy Europy, ostatni proces o czary miał miejsce w 1944 roku w Wielkiej Brytanii. Dlaczego skorzystano z tej ustawy? W czasie kiedy no, Europa była targana wojną. O masonach. Czy są tak wpływowi, czy to tylko zwykły PR? Ile jest prawdy w tym, że rządzili światem? W środku jest jeszcze historia, naprawdę niesamowita, Fryderyka Niczego, ulubionego filozofa nazistów. Kim był naprawdę? Bo uwaga, o Niemcach nie wypowiadał się dobrze, a chwalił się polskimi korzeniami. Jego przodkowie mieli na nazwisko Niecki. Frederik Nietzsche, drodzy Państwo, bardzo ciekawa postać o tym w środku. Jest też o moim, tek o moim moim materiale, o, e, o tym jak polski wywiad okradał Niemców, którzy okradali wszystkich w czasie II wojny światowej, następnie przewozili te pieniądze do Portugalii, a stamtąd do Ameryki Południowej i gdzieś po drodze, e, pomiędzy Hiszpanią, a pomiędzy Francją a Hiszpanią, polski wywiad. E, brał drobne części tych transportów, na tyle drobne, że Niemcy się nie zorientowali, że byli okradani przez długi czas. Dzięki czemu polski wywiad nakradł się tego złota naprawdę dużo. Co się stało z tym złotem, to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że polski wywiad nie chwalił się rządowi, że prowadzi taką operację, uznając go za mocno przeżartego przez sowiecką agenturę. Jak się okazało, bardzo była to Prawidłowa hipoteza. Więcej o tym w środku numeru historia na weekend. A ja, drodzy Państwo, mówię: do zobaczenia.